Moc historii. Dzień dobry, witamy Państwa jak zwykle w niedzielę o stałej porze. Cezary Jastrzębski. Z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś wybierzemy się z Państwem na wycieczkę, na wyprawę na południe naszego regionu, do powiatu kazimierskiego, do gminy Czarnocin, do miejscowości Miławczyce. Czy dużo o tej miejscowości wiemy? W internecie jakieś tam wzmianki znajdziemy. My postaramy się Państwu tę miejscowość przybliżyć, bo jest ona chociażby znana z tego, że przebywał tam nasz słynny Pamiętnikarz Jan Chryzostą Pasek, ale do Paska jeszcze dojdziemy troszeczkę później, bo na początek warto by wspomnieć o pierwszych zapiskach na temat Miławczyc, bo tutaj jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć w internecie, to będzie mu trudno. No i na szczęście mamy moc historii, mamy różne my, swoje źródła, informacje, które uzupełniają. Mamy przecież taką ciągle nadzieję, taką wiedzę powszechną, wiedzę, którą rzeczywiście dzisiaj wykorzystując różne źródła, Źródła informacji można zdobyć, ale dla nas najważniejsze jest to, że właśnie dotykamy tych miejsc, że możemy o pewnych szczegółach powiedzieć, o których raczej albo się zapomniało, albo też niewiele osób wie. Zdaje się, że Stanisław Lem powiedział, że nie wiedziałem, że tylu idiotów jest na świecie, dopóki nie zajrzałem do internetu. No więc to też źródło oczywiście cenne, ale musimy je weryfikować, bo niestety powiela różnego rodzaju błędy. Stąd taka opowieść, która dotyczy miławczyc, musi rzeczywiście bazować na nie tylko takiej pospolitej wiedzy powszechnej. Musimy sięgnąć do różnych źródeł. Rzecz jasna, że mamy na szczęście, w odniesieniu do licznych obszarów na terenie regionu Świętokrzyskiego, nieśmiertelnego Jana Długosza. Jego informacje są dla nas zawsze bezcenne. Chociaż musimy pamiętać, że to podstawowe dzieło, z którego korzystamy, czyli Księga Uposażeń Diecezji Krakowskiej, to jest ciągle dzieło nieprzetłumaczone z języka łacińskiego. No więc znowu trudniejsze, jeśli chodzi o dostęp, no ale jakoś sobie z tym przecież radzimy. Dlatego też, kiedy szukamy jakichś informacji, to dobrze zajrzeć do Jana Długosza. Rzecz jasna, że czasami są jeszcze starsze wiadomości. Tak jest również w przypadku Miławczyc. No bo pierwsze wzmianki to jest początek XV wieku. Czyli nie druga połowa XV wieku, jak sięgał uposażeń Długosza, tylko kilkadziesiąt lat wcześniej, rok 1424, kiedy to jako właściciel Miławczyc został wymieniony jeden z Toporczyków, a więc człowiek, który posługiwał się herbem topór, odtąd z Łękawy. No i ci Toporczycy władali miejscowością jeszcze za czasów Jana Długosza. Wtedy właścicielem był Jan Naszjon. Pisał się z Ostrowców, czy z Ostrowiec, jak w Polski mamy tendencję do skracania wyrażeń, więc no i taka forma jest stosowana. Oczywiście byli mocno rozsiedleni na południu naszego dzisiejszego regionu, więc nic dziwnego, że oni tutaj znaleźli dla siebie jakieś miejsce i zapewne z tą rodziną wiąże się problem dotyczący nazewnictwa. No, bo mówimy miławczyce, i oczywiście, kiedy te końcówki bierzemy pod uwagę pewnych nazw naszych miejscowych, to bardzo często odnosimy się do tego, tak jak i w przypadku miławczyc, że to są nazwy patronimiczne, czyli pochodzące od jakiejś osoby. Mogą też pochodzić od nazwy czynności, zawodu, który ta osoba wykonywała, albo też od jakiegoś przezwiska. Takie jest pochodzenie, ale też w nazwie miejscowości ukrywa się fakt, że miejscowość zamieszkiwali albo pobratymcy tej właśnie osoby, która dała swoją nazwę, albo też poddani. Mogło być tak albo tak. Jedno jest dla nas pewne, że to jest nazwa bardzo stara, zawsze taka nazwa patronimiczna. No i w związku z tym, jakaś osoba, której imię moglibyśmy sobie wyobrazić, no bo dzisiaj to są imiona niewykorzystywane, ale w języku staropolskim były wykorzystywane. Takie jak na przykład Miławiec. Niewykluczone, że Miławczycy pochodzą właśnie od takiego imienia. No i w związku z tym już widzimy, że to miejscowość, która tych swoich dziejów ma, jeśli chodzi o szczegóły, tak wiele, że rzeczywiście warto się takimi miejscowościami zajmować, nawet jak dzisiaj one gdzieś tam nie do końca mogą być przez nas zidentyfikowane. No, i czasami palcem na mapie trzeba długo poszukać, żeby znaleźć taką osadę. Chociaż akurat w przypadku Miławczyc mówiliśmy, że to powiat Kazimierski, może być tak, że w najbliższym czasie, kiedy planowane jest uruchomienie takiej sieci szlaków rowerowych w całym powiecie, to i Miławczyce przez które jest koncepcja szlaku. No to łatwiej będzie do tej miejscowości dotrzeć już każdemu, kto troszeczkę turystyki uprawia. Pewnie jak powstanie ten szlak, o którego koncepcji mówiłeś, to też pojawią się informacje dotyczące Miławczyc również być może te z najstarszej historii. Wspominaliśmy o Janie Długoszu, który pisał o Miławczycach, ale wspomnieliśmy tylko krótko, a wiadomo, że Długosz jeszcze więcej na ten temat się rozpisywał. Tak, bo zawsze właśnie podawał te różne szczegółowe informacje, czasami bardzo rozbudowane, czasami jak wspominaliśmy, zostawiał puste miejsce, no bo chciał zapewne za jakiś czas uzupełnić te informacje i mamy pecha w przypadku niektórych miejscowości, no ale w Miławczycach jest akurat tak, że długoż podał nam kilka szczegółów różnych, a więc oprócz tego, że toporczycy tutaj władali w tej drugiej połowie XV wieku, nasz wielki historyk poinformował, że w miławczycach było sześć łanów kmiecych, że było tutaj też czterech zagrodników i że była również karczma. A więc no, już miejscowość była dobrze zorganizowana. No i z tej osady płacono dziesięcinę w wysokości 9 grzywien. Prepozyturze w Wiślicy, natomiast folwark dawał dziesięcinę w wysokości pięciu grzywien, proboszczowi w Stradowie. No i od razu też powiedzmy, że jeśli chciałoby się poszukać jakichś szczegółów dotyczących miławczyc, to siedziba parafii jest zawsze istotna. I rzeczywiście, zarówno w kościele w Stradowie, jak i na cmentarzu w Stradowie, możemy znaleźć bardzo dużo informacji dotyczących miławczyc, czyli trzeba troszeczkę zmienić miejsce położenia, przemieścić się w inne miejsce, ale będziemy ciągle myśleli o miławczycach, i w związku z tym taki szerszy kontekst bardzo często jest potrzebny do tego, żeby odnieść się do, do pewnych szczegółów. No i toporczycy, mówimy o tych toporczykach u początków miejscowości. Natomiast już wiadomo, że w XVI wieku ta własność uległa zmianie. Albo może ktoś wymarł z toporczyków, albo może się zamienili czy sprzedali wioskę. W każdym razie w spisach poborowych, to są takie spisy znane nam właśnie z XVI wieku, tam wprawdzie zbyt wielu informacji nie mamy, ale mamy właśnie te wiadomości, które dotyczą. Właścicieli. No i w takim spisie z 1581 roku podano, że właścicielem był Jan Dziewięcki i on się posługiwał już nie herbem topór, tylko albo okrza, albo gozdawa, tak do końca nie wiemy. W każdym razie no, już zmiana własności nastąpiła. Potem już na szczęście nie było tak, że często się zmieniali właściciele. Wprawdzie nie o wszystkich mamy jakieś szczegółowe informacje. Ale okazuje się, że to jest tylko kilka rodów, o których musimy pamiętać w kontekście miławczyc, no bo przedstawiciele tych rodów przez dłuższy czas władali miejscowością. Także jest tutaj o tyle też lepsza sytuacja, że w odróżnieniu od innych miejscowości, kiedy czasami mamy kłopot, bo trzeba by właściwie całą audycję poświęcić na to, żeby wymienić właścicieli tylko ich nazwiska i koligacje rodzinne, no to tutaj sytuacja jest troszkę lepsza. W dodatku jeszcze w Miławczycach mamy taką dobrą sytuację, że są pozostałości, są pamiątki po tych rodzinach, więc możemy stojąc w Miławczycach przy konkretnym obiekcie odnieść się do tego, jak dzieje i jak właściciele, jeśli chodzi o ich historię, powinni się nam kojarzyć. Jednym z takich obiektów jest właśnie figura świętego Judy Tadeusza, czyli takiego świętego, który jednak w Panteonie Świętych zajmuje ważne miejsce, no bo był apostołem. Zresztą kult Judy Tadeusza bardzo mocno rozwinięty jest w naszym kraju, podobnie jak i w Austrii od XVIII wieku. Więc nic dziwnego, że no i w Miławczycach, chociaż to nie jest tak, że wizerunki Judy Tadeusza możemy spotkać powszechnie, raczej one są rzadsze, tym bardziej więc budzi ten wizerunek rzeźba świętego, budzi nasze zainteresowanie w Miławczycach. Tutaj mamy do czynienia z taką figurą, którą wystawiono w XVIII wieku, kiedy to wiemy, że właścicielami Miławczyc już od stulecia XVII była rodzina no, i też na tej figurze Judy Tadeusza znajduje się herb szembeków. Ten herb tak się nazywa, czyli oni nazywali się szembek ale posługiwali się też herbem, który się nazywa szembek, herb własny. Tak się to określa w heraldyce. No i wiemy, że ten początek szembeków zdaje się, że wiązał się z postacią Stanisława Szembeka, czyli Burgrabiego Krakowskiego, który w XVII wieku wiemy, że był właścicielem Miławczyc. I jak przyjrzymy się herbowi, to ono jest dość skomplikowane, dlatego że tarcza herbowa podzielona jest na trzy części – Takim pasem na ukos, na tym pasie znajdują się trzy róże, a wyżej, ponad pasem i niżej ponad pasem są te dwie pozostałe części tarczy herbowej, na których znajdują się kozy. No i mamy tutaj odniesienie do czasu, kiedy figura powstała mówiliśmy o tym XVIII wieku. Że juda Tadeusz cieszył się dużą popularnością. Mamy potwierdzenie w postaci daty 1768, mamy jeszcze drugą datę 1906, która świadczy o tym, że przeniesiono wówczas figurę. No i w dodatku, jeśli popatrzymy na to przedstawienie, jest ono niezwykle interesujące, czyli podstawa figury to jest taka bardzo rozbudowana stylistyka barokowa, która wiązała się z tym, że kłęby chmur zostały ułożone w postaci no, takiego wielkiego wału wznoszącego się do góry i na tych chmurach zostały umieszczone putta, czyli główki uskrzydlonych aniołów. Natomiast u samej góry mamy Judę Tadeusza. On był bratem też no, apostoła świętego Jakuba Młodszego, z tej rodziny się więc wywodził, która oczywiście była spokrewniona z Chrystusem, dlatego zwracano uwagę na to w dawnych. Opracowaniach, że był podobny do Chrystusa. Stąd, jak przyjrzymy się figurze, to możemy to podobieństwo stwierdzić dzięki temu, że Juda Tadeusz, który przedstawiony jest z taką wielką pałką, w lewej ręce trzyma pałkę, która sięga aż do jego stóp no bo to jest właśnie atrybut czyli niewykluczone, iż za pomocą pałki został zamordowany za to, że Umęczony, bo jest męczennikiem, że wyznawał wiarę chrześcijańską. Natomiast w prawej ręce trzyma tacę. Z głową Chrystusa. To jest takie też bardzo charakterystyczne przedstawienie, jeden z atrybutów, właśnie w ikonografii, który wiąże się z Judą Tadeuszem, bo najczęściej rozpoznamy go właśnie po pałce albo włóczni, bo być może włócznią został zabity, i on zawsze ma właśnie taki element, który nazywamy mandylionem, a więc na huście takiej rozpostartej jest oblicze Chrystusowe. Tu, akurat, w przypadku tej rzeźby, Sięgnięto po motyw znany też z ikonografii chrześcijańskiej związany z innymi przedstawieniami, czyli głowy Chrystusa na tacy, a nie sam mandylion został tutaj wykorzystany. Natomiast na obrazach zwykle zobaczymy właśnie Judę Tadeusza z mandylionem, z takim bardzo, bardzo charakterystycznym przedstawieniem. No i. To wszystko możemy w Miławczycach w kontekście nie tylko samych szembeków, ale w kontekście właśnie ikonografii chrześcijańskiej i pewnych. Motywów dotyczących również sztuki, przeżywać, kiedy do tej miejscowości zajrzymy. Dziś wybraliśmy taki sposób pokazania Państwu miławczyc, że będąc przy poszczególnych obiektach, wracamy do historii tej miejscowości. Przed chwilą byliśmy przed figurą świętego Judy Tadeusza, która kojarzy nam się z jednym z właścicieli, czyli z rodem Szębeków. No a kolejny obiekt, czyli dwór, po którym niewiele dziś zostało, kojarzy nam się ze słynnym naszym pamiętnikarzem Janem Chryzostomem Paskiem. No i tu mamy niestety taką smutną wiadomość, bo z jednej strony mamy właśnie informacje dotyczące dworu, w którym mieszkał Jan Chryzostom Pasek, a z drugiej strony niestety nie ma już tego dworu, a on jeszcze całkiem niedawno się tutaj znajdował. Teraz jest tylko taki obiekt, niestety już bardzo zrujnowany. Mieściła się tutaj szkoła i nawet można znaleźć pozostałości klas, wyposażenia szkolnego. Bardzo to wszystko jest mocno zrujnowane. Na pewno uwagę każdego zwrócą piece. W przypadku niektórych są takie bardzo ozdobne kafle, jeszcze dobrze zachowane, no, ale niestety bardzo smutno to wygląda chociaż oczywiście o dworze zapewne jeszcze powiemy w kontekście właśnie tych właścicieli, którzy wznieśli murowany piętrowy budynek istniejący do dzisiaj, a on był wzniesiony obok wcześniejszego dworu, tego właśnie, w którym mieszkał Jan Chryzostom Pasek, a który pochodził z czasów najprawdopodobniej Szembeków. Niewykluczone jednak, że może tutaj już była wcześniejsza jakaś siedziba, a w czasach Szembeków wzniesiono taki dwór drewniany. Można zobaczyć, jak on wyglądał. Na takiej ilustracji, którą wykonał Mieczysław Jałowiecki, to był taki człowiek związany głównie z Litwą, ale na naszym terenie również rysował dwory po II wojnie światowej, chociaż akurat w przypadku Miławczyc jest informacja na odwrociu ilustracji, którą wykonał Mieczysław Jałowiecki, że właścicielami byli wtedy Witold Korab Morawski i Celina Schallerów. Z tych Hallerów, słynnego generała Józefa Hallera. Czyli, jakbyśmy wzięli to pod uwagę, to by znaczyło, że jednak był tutaj przed II wojną światową. I na tej ilustracji doskonale widać, bo on tylko ten dworek narysował, który był wcześniejszy, drewniany. Niestety on już nie istnieje. I teraz ten dwór, który oglądamy, to jest dobudowa z lat 20. XX wieku. Natomiast no, całe założenie dworsko-parkowe, to jest to miejsce związane z Janem Chryzostomem Paskiem jak najbardziej. Jeżeli jesteśmy przy Janie Chryzostomie Pasku, no to wiemy, że on w swoich pamiętnikach tam w pewnym momencie narzekał, że ta wieś przynosi straty, cieszył się natomiast z polowań, na które chodził. Ale też pisał o takiej słynnej bójce, która mu się przydarzyła ze swoimi krewnymi. Na szczęście obecnie dysponujemy tak wieloma wydaniami pamiętników Jana Chryzostoma Paska, że każdy bez trudu może znaleźć informację o miławczycach w tej właśnie publikacji. No i pod rokiem 1668 rozpoczyna się opowieść o miejscowości. Ona się kończy w roku 1670, czyli no na dobrą sprawę to były dwa lata, kiedy tutaj gospodarował i mieszkał Jan Chryzostom Pasek. Bo rzeczywiście dzierżawa była nieintratna, jak sam to podkreślał, przynosiła mu straty. A on właśnie wydzierżawił Miławczycę od Stanisława Szembeka, o którym mówiliśmy, który z kolei był spokrewniony z żoną Jana Chryzostoma Paska, czyli Anną Łącką. I ta Anna Łącka miała w dożywotniej dzierżawie. Właśnie miławczyce i stąd korzystał również pasek, chociaż no, był trochę rozczarowany, a nawet bardzo rozczarowany, bo napisał w roku 1670, że no, już na szczęście zrezygnował z tej niedochodowej dzierżawy, podkreślał na przykład, że trzeba było sprzedawać, czyli dochód z tej intraty przynosiła sprzedaż pietruszki, kapusty, a nawet jajek, czyli no, z pogardą do tego podchodził, że no, co to w takim razie był za zarobek, skoro z pietruszki trzeba było korzystać. I zwracał też uwagę na to, że jak zapisał w roku 1668, wesele też tam sprawiłem pasierbicy mojej. Pani Jadwidze Łąckiej za Samuela Dębowskiego, siostrzeńca mego. Czyli rodzina jeszcze bardziej się związywała więzami małżeńskimi, i mieszkali rok przy mnie. Czyli no mamy jeszcze informację, że więcej tutaj osób z rodziny Jana Chryzostoma Paska przebywała. Dopiero potem dałem im in czyli część posagu, a potem oni przenieśli się do kamienia, który został wydzierżawiony przez ojca Jana Chryzostoma Paska, właśnie tej rodzinie Samuela Dębowskiego i, i Jadwigi Łąckiej. Natomiast sam Pasek, jak o tym informuję, na rok sprowadził tu swoich rodziców. Czyli no zobaczmy, nie tylko Jan Chryzostom Pasek, ale i wiele osób z jego kręgu rodzinnego było związanych z Miławczycami. No ale rzeczywiście do kanonu, moglibyśmy tak powiedzieć, polskiej literatury przeszła ta scena, którą opisał Jan Chryzostom Pasek, która wiązała się z bójką w Miławczycach, w dworze miławczyckim. Tak jak wspomnieliśmy, jak to w rodzinie bywa, często dochodzi do wymianę zdań, różnicy zdań. W przypadku Jana Chryzostoma Paska okazało się, że to skończyło się trochę ostrzej niż wymiana zdań, bo doszło po prostu do bójki z krewnymi. I to byli krewni dość bliscy, dlatego, że właśnie zjawił się, jak Pasek pisał, pod rokiem 1669. Zjawił się tutaj Stanisław Szembek, burgrabia krakowski i Franciszek Żalecki, Matki ich były ze sobą rodzinnie powiązane. Jeśli chodzi o Jana Chryzostoma Paska. No i Pasek napisał: Przyprowadzili z sobą jakiegoś też swego krewnego, niejakiego, wielkiego pijaka. Byłem im rad, ale mi wielce gniewno było na onego Kordowskiego. Prawdopodobnie nazwisko jest przekręcone. Nie mamy pewności, czy tak to rzeczywiście nazwisko brzmiało. Dlaczego? Dlatego, że rodzina kordowskich to są okolice dzisiejszego różana ziemi różańskiej, czyli no w okolicach ostrołęki dzisiejszej. I jeśli byśmy przyjęli, że no nie ma w innych miejscach tej rodziny, to znaczy, że dalszy ciąg akcji trochę nie miałby sensu. Dlaczego? No bo teraz się okazało na podstawie tego, co pisał Jan Chryzostom Pasek, że ten Kordowski ustawicznie przemawiał Mazurom jak się ślepo rodzą, jako ciemną gwiazdę mają, no i różne rzeczy inne tam wypominał. A jak Mazurom, no to właśnie z tamtych okolic by nam to pasowało, czyli no sam sobie przymawiał, troszkę by to było nielogiczne, więc niewykluczone, że ten Kordowski to jest jakieś inne nazwisko. No ale wróćmy do tego, co pisał Jan Chrystostom Pasek, no i on zwraca uwagę na to, że oni się tym, czyli ci wszyscy krewni, którzy przyjechali, oni się tym zrodze delektowali i przyświadczali Przestali mu też chcąc mię skonfundować, i na to go umyślnie zaciągnęli. Czyli widział tutaj akcję, żeby po prostu Jana Chryzostoma Paska zdenerwować. Przyniesiono na stół główkę cielęcą, no tak po prostu sobie tam coś jedli, i powiedział na nią, że to mazowiecki papież, ten Kordowski. Obaczył ciasto kładzione pod cielęciną żółto, powiedział, że to mazowickie komunikanty. Zgoła wielkie dawał okazyje. Ja widząc, że to na mnie te przymówki, mówię mu, panie bracie, nie trzeba by ku nocy Mazurów wspominać, żeby się nie przyśnili. A do tego nie masz ich tu, ale jam jest Mazowiecki samsiad. Muszę waści za nich odpowiedzieć. Czyli już zaczepka była taka konkretna. Prowokacja się powiodła. Tak, no i zaczęła się akcja rozwijać. Ale okazało się, że zaczęły się tańce, w tym wielki taniec, jak to określano, czyli Polones, chociaż być może, że chodziło o Mazura w tamtym czasie wielki taniec. No i kiedy wszyscy sobie tańcowali, to jednak ten kordowski zaczął cały czas w kółko jedną przyśpiewkę wykonywać. Mazurowie nasi po jaglanej kaszy, słone wąsy mają, w piwie je maczają. I tak ową piosnkę kilka razy powtarza, mnie też już gniewno się uczyniło. Wezmę owego Żeleckiego, czyli tego Franciszka Żeleckiego, to był z nim powiązany rodzinnie człowiek, wezmę owego Żeleckiego na ręce, tak jak dzieci noszą, bo chłopek był mały. Rozumieli oni, że ja to czynię z kochania. I idę z nim a pomijając Kordowskiego śpiewającego tę piosenkę, uderzę go w piersi Żeleckim. Padł w znak, srogi chłop, jako dąb, dosiągł jakoś ławy głową, uderzył się w tył, zemdlał. Żelecki też, bo nim o drugiego ze wszystkiej siły uderzył, nie mógł wstać. Po tym, oczywiście, do szabel. Było ich kilka czeladzi w izbie, bo już drudzy po kątach pijani spali, wyparowałem ich z izby. Wróciłem się do Szembeka, przyłożę mu sztych do tłustego brzucha, zawołał Stój, co ci winien, a owi dwaj na ziemi leżą. Dopiero mówię: Bodej was zabito, na coście przyjechali? Żebyście mię konfundowali, że to ja widzę, że mi przez tego pijaka cały dzień kurzycie pod nos, a ja cierpiałem. Dłużej też znieść tego nie mogę. Skoczyły kobiety, stój, stój. Daliśmy sobie pokój. Dopiero pana Żeleckiego podnosić ziemię, pana Kordowskiego trzeźwić, wódki w nos lać, zęby rozdzierać, a potem i po cyrulika biegać, bo sobie łeb rozciął o ławę. Poszedł wtedy szembek z Żeleckim spać. Jam sobie pił na fantazję i czeladzi swojej dawać kazałem. A potem z pijanymi ich pacholarzami cuda robili. W nos im papier zapalali, wąsy im różnymi rzeczami smarowali, bo to leżało jako drwa po sieniach i ladach gdzie. I jakie się mogły wymyślić konfuzyje, takie mieli. Po przepraszalić my się na zajutrz, ale po tym, ile razy ze mną siedzieli, zawsze poważnie i w wielkiej modestyjej. Wstydzili się zaś po tym tego, bo się to rozgłosiło między sąsiadami, ale nie wiedzieli, co z tym czynić, a mnie już lepiej szanowali. No więc nic dodać, nic ująć. Okazuje się, że argument siły jednak musiał wystarczyć Janowi Chryzostomowi Paskowi, żeby ten szacunek nawet u swoich krewnych wzbudzić. To teraz podejdziemy do kolejnego z obiektów, który kojarzy nam się z właścicielami Miławczyc, kolejny ród, a ten obiekt to figura Matki Boskiej. Figura trochę z taką niejasną symboliką, ale jest ta figura związana z kolejnymi właścicielami, których znamy, czyli z rodziną Szylchra Trzebińskich. Oni posługiwali się herbem Szreniawa, czyli już taki łatwiejszy, no bo to jest rzeka, która przepływa przecież przez nasz region i wizerunek tej rzeki w herbie możemy zobaczyć. Sama figura z Matką Bożą wiąże się z Józefem Szylchra-Trzebińskim, który zmarł w 1873 roku. No i o tej rodzinie najwięcej informacji możemy znaleźć właśnie w Stradowie. Zarówno w kościele, gdzie są na przykład takie tablice Józef Maksymilian Szylchra-Trzebiński, właściciel Miławczyc i Bieglowa, urodzony w Słupi w 1845 roku, umarł 8 lutego 1906 roku w Miławczycach, ostatni z rodu. A inne tablice oczywiście poświęcone są przedstawicielom tym wcześniejszym rodziny. Tutaj mamy konkretną informację. Ostatni z rodu. Potem jeszcze właścicielkami były kobiety z tej rodziny, ale już w 1917 roku bezdzietne, ostatnie małżeństwo z rodziny Sylchra Trzebińskich przekazało majątek kolejnej rodzinie, rodzinie Morawskich. I tych mamy również uwiecznionych na choćby cmentarzu w Stradowie, gdzie możemy przeczytać informacje o Witoldzie Morawskim, który przez wiele lat był prezesem Związku Ziemian okręgu pińczowskiego i zmarł w Miławczycach w 1936 roku. A z tej właśnie rodziny Witold, ożeniony z Cecylią z domu Haller, miał dziewięcioro dzieci, w tym Marię. I ta Maria wyszła za mąż za Dąbrowskiego. I to była ostatnia rodzina, która przed II wojną światową gospodarowała tutaj w Miławczycach. Później oni się przenieśli do Krakowa i tam spoczywają rodzina Dąbrowskich. Natomiast sam dwór, oczywiście z lat II wojny światowej, to jest też miejsce interesujące i ważne na oddzielną opowieść. Która dotyczy m.in. adiutanta ostatniego żołnierza września i pierwszego partyzanta II wojny światowej, czyli Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. I ten jego adiutant tutaj przez kilka miesięcy się ukrywał. Również żołnierze radzieccy tutaj byli ukrywani. Z samej rodziny morawskich Witold zginął we wrześniu 1939 roku walcząc w polskim wojsku, a jego brat Józef, Został zamęczony w obozie koncentracyjnym. No więc mamy prawdziwą, wielką historię naszego kraju która zogniskowana jest w tej jednej niewielkiej dzisiaj miejscowości, do której z tego choćby powodu zawsze warto zajrzeć i warto o tych wszystkich sprawach pomyśleć. I stojąc przy tych kilku obiektach, jesteśmy w stanie przytoczyć historię tej niewielkiej miejscowości od XV wieku po dziś dzień i na tym musimy już dziś kończyć nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Cezary Jastrzębski. Robert Szumielewicz i Tomasz Tamborski, który program zrealizował.